Pozdrawiam serdecznie. Dużo emocji pozasportowych, inaczej pozaringowych mamy. Oczywiście teraz Cieślak Makabu, ale o tym było wczoraj. Teraz parę zdań o tym, co czeka nas już na ringach podczas tego weekendu. Zaczynamy od gali Showtime, czyli Showtime New Generation. Tutaj kiedyś HBO, nawet sobie czapeczkę specjalnie przygotowałem. Tutaj kiedyś HBO robiło HBO Boxing After Dark. Chyba nawet Andrew był kiedyś częścią tej gali. Pomysł Showtime jest zrobienie czegoś takiego, tylko Showtime New Generation. Parę ostatnich razy się czepiałem, byli tam pięściarzy, których nie bardzo rozumiałem, gdzie to była nowa generacja, 30-paroletni, 150 kontra 150 na antenie Showtime'u, natomiast teraz już ta gala jest w porządku. Ta gala Showtime'u jest w porządku. Ergaszew kontra Estrella to jest taki ciekawy przykład, jak Dimitri Salita potrafił sobie znaleźć taką niż, taką część boksu, którą może fajnie wypełniać. Dostał kontrakt od Showtime'u, wrzuca tych pięściarzy. Interesująca walka pod kątem szczególnie oglądania Ergaszewa. To jest chłopak bardzo mocno pchany w rankingach. Tu mamy też przykład pięściarzy, którzy są na zupełnie innym poziomie przygotowania, nie tyle przygotowania, co oceny i pewnego rodzaju oczekiwań ze strony i promotorów, i ich samych, i kibiców. Od Estrelli nic się specjalnego teraz nie wymaga, natomiast Ergaszew 17-0, 15 KO, Estrella 29-4. Szósty w WBA i w IBF-ie Ergaszew, czyli widzimy pięściarza, którego jest inwestycja. Estrella jest dodany jako tak zwany durable, czyli pięściarz, który nie położy się po paru rundach, będzie starał się walczyć. Nie jest to typowy oponent, czyli przeciwnik tylko po to, żeby jest dobity, dołożony do gali tylko i wyłącznie po to, żeby ten drugi, czyli w tym przypadku Ergaszew tą walkę łatwo wygrał. No porównania, jeśli chodzi o ten talent, albo w każdym razie coś, co się oczekuje od Ergaszewa, jest really zupełnie, zupełnie inne. Ja wielkim fanem Ergaszewa nie jestem, natomiast uważam, że wygra ten pojedynek przez knockout. Tu w ogóle się spodziewam, że będą dwa knockouty w tej walce. W pierwszej walce stawiam na Ergaszewa z Estrellą. Drugi pojedynek dla mnie, to jest main event, w ogóle to jest ciekawy pojedynek. Mamy z jednej strony przykład, że sam dorobek zwycięstw i porażek, czyli tak zwany rekord, w Polsce się to nazywa rekord, niewiele znaczy, bo mamy po jednej stronie Szyszkina, 13 na świecie z dorobkiem 9 zwycięstw i 6 KO, i mamy po drugiej stronie Sierra, który ma dorobek 15 zwycięstw i w tym 9 KO, i jeden jest na 13 pozycji, to Szyszkin, a drugi jest na 107. Kolejny przykład, no ale porównywanie Szyszkina z Sierrą nie ma tutaj specjalnie sensu. To jest waga super średnia i Szyszkin jest absolutnie pięściarzem, na którego warto zwrócić uwagę nie tylko w tym pojedynku, ale również na przyszłość. To jest tego typu zawodnik, o którym mówi się, że my tak naprawdę nie wiemy, jak dobry on potrafi być. To samo można powiedzieć niby o Ergaszewie w poprzedniej walce, ale niekoniecznie. Natomiast jeśli chodzi o Szyszkinie, to trudno powiedzieć, jak dobry on może być. Raczej w górę, bo w dół raczej nie pójdzie. Tutaj w tym pojedynku stają również na knockout. Mówiłem, że spodziewałem się to w tych dwóch pojedynkach, dwóch knockoutów. Ostatnio jakoś tak, nie wiem, o knockoutach dużo nie mówiłem, natomiast tutaj coś mi w jednym i w drugim pojedynku, jeden i drugi jest niesamowicie zmotywowany, pachnie mi dwokautami. Po stronie faworytów wrzucam w tej chwili, jak to wygląda, jeśli chodzi o Las Vegas, to są zdecydowani faworyci. Ja się akurat w tym momencie z faworytami zgadzam. Ktoś tam mi zarzucił, że stawiam na faworytów. Mam nie stawiać na faworytów, jak nie wierzę, że są faworytami. No, w tym przypadku akurat wierzę.
Następny pojedynek to jest pojedynek, okazuje się, że Artur Szpilka i kilku innych zresztą, ale z polskiego podwórka Artur Szpilka nie jest jedynym pięściarzem, który potrafi wywalczyć sobie pojedynek w mediach społecznościowych. Dokładnie to zrobił Seals, 37-letni pięściarz, który niczym specjalnym nie imponuje. No, parę fajnych knockoutów, natomiast no nie jest to pięściarz, który budzi jakiekolwiek zainteresowanie tutaj w Stanach Zjednoczonych, ale postanowił na Facebooku napisać do jednego z matchmakerów. Matchmaker mu odpisał. Facebookowa rozmowa przerodziła się w pojedynek z Eleiderem Alvarezem, czyli z pięściarzem, który jest w tej chwili klasyfikowany w pierwszej szóstce, pierwszej ósemce najlepszych pięściarzy wagi półciężkiej. Przypomnę, zaledwie jedna porażka z Kowaliowem. Bardzo ciekawa walka. Dorobek taki, prawie taki sam, 24-1 po stronie Alvareza, 24-2 po stronie Sealsa, natomiast przeciwnicy kompletnie zupełnie inni, nawet nie ma co porównywać tutaj tych rywali. Jestem natomiast bardzo ciekaw, jak będzie walczył po rocznej przerwie, bo to będzie prawie, to jest 11 miesięcy przerwy po stronie Alvareza, po tej drugiej przegranej z Kowaliowem, pamiętamy, w pierwszej walce znokautował Rosjanina, w drugiej przegrał, od tego czasu nie robił zupełnie nic. Wieści z Kanady od moich kolegów są takie, że rzeczywiście przez pół roku nie robił kompletnie nic, że praktycznie wrócił do treningów 3 miesiące temu, niespełna 3 miesiące temu, ale na maksa. Zobaczymy, czy to na takiego zawodnika jak Seals powinno wystarczyć. Natomiast często Alvarez jest pięściarzem bardzo pasywnym. Ja to u niego nie lubię, bo czasami gościu wszystko ma. Gościu ma uderzenie, gościu jest twardy, gościu jest dobry technicznie, myślę oczywiście o Alvarezie. Natomiast czasami on te rundy przesypia. Nic się nie dzieje, koncentruje się powiedzmy na 15-20 sekundach. Wtedy widać tą jego całą klasę. Ja bym chciał zobaczyć Alvareza, który walczy agresywnie. W pierwszej walce z Kowaliowem ta agresja była dopiero w drugiej części. To nie jest taki pięściarz, który walczy w jednym tempie, ale nie w sensie, że to tempo jest wyższe, mniejsze, regulowane. No, po prostu czasami wygląda, jakby przesypiał. No tutaj jedno, co potrafi Seal, znaczy potrafi wiele rzeczy, bo nie będę mu niczego zabierał, to jest umiejętność naprawdę mocnego uderzenia. On będzie chciał zamienić ten pojedynek w jakąś, powiedzmy, walkę w budce telefonicznej. Najlepiej, żeby ring był formatu 3 stopy na 3 stopy i panowie nie w narożniku gdzieś się powinni tłuc. O to będzie chodziło w tej walce Sealsowi, natomiast no, moim zdaniem doświadczenie Alvareza wystarczy, żeby ten pojedynek wygrać. Natomiast no, w walce z Chilembą czy z Pascalem specjalnie mi nie zaimponował, ale z drugiej strony patrzymy w tej chwili na Pascala i widzimy, co robi, więc może powinien mi zaimponować. Stawiam tutaj na jego zwycięstwo na punkty. To są moje typy na dwie pierwsze gale najbliższego weekendu. No ale czas przejść do najważniejszego wydarzenia tego weekendu, bezwzględnie dwa tytuły Mistrza Świata. Do tego pięściarz, którego nie można nie lubić. Julian Williams kontra Jason Rosario. To pojedynek o dwa tytuły Mistrza Świata. Dwa tytuły Mistrza Świata, których teoretycznie nie powinien mieć, bo Julian Williams to jest tego typu pięściarz, który absolutnie poświęca się boksowi. To jest pięściarz, który jakby mógł, to spędzałby na sali treningowej 25 godzin. Kocha ten sport, żyje nim. Jak miał 12 lat, to jego wielkim marzeniem było zostać mistrzem świata w boksie. Nie zawodnikiem baseballa, nie futbolistą, tym z NFL, nie koszykarzem, tylko zostać mistrzem świata. Więc dlatego, kiedy po walce z Herdem usłyszał tą decyzję z ust Jimmy Elenona Juniora, and the new mistrz świata, przyklęknął, zaczął płakać na ringu. To są pięściarze, którym ja zawsze będę kibicował. Do tego zawodnik, który nie stara się zyskać jakiejś taniej popularności. To jest pięściarz, który często na Twitterze, jeśli go nie obserwujecie, to radzę, rzuca zdania, które nie są popularne, które niekoniecznie nawet działają na jego korzyść, ale on po prostu tak myśli. Jest uczciwy wobec siebie, wobec kibiców, wobec tego, co ogląda. Naprawdę bardzo lubię czytać to, co pisze. Kiedy przegrał z Jermalem,
ważna różnica. Jermallem Charlo przez knockout w piątej rundzie. Pojawiły się natychmiast tematy. No, doskonały jest, wszystko potrafi, charakter do boksu i tak dalej, ale szczęki nie ma. No ja przypominam, że nie ma ludzi, co mają idealną szczękę, tylko nie ma tych, którzy są, z wyjątkiem Mariusza Wacha. Oczywiście bardzo przepraszam, Waszka już tutaj wycofuje te słowa, to tam wytniecie sobie sami. Nie ma pięściarzy źle trafionych, tylko są, nie ma pięściarzy z kamiennymi szczękami, tylko są źle trafieni. Jermall Charlo potrafi uderzyć, cios był idealny, ale do momentu tego knockoutu to było po 50%. To nie było tak, że to jakaś dominacja była Charlo, a Williams gdzieś tam był pomiatany po ringu. Absolutnie tego nie było. Co ja u niego lubię w tej walce? Jason Rosario to nie jest gościu wyciągnięty znikąd. To naprawdę nie jest taki przykład zawodnika, którego się tylko tam daje, żeby był przeciwnikiem. Pięściarz, który nie odpuszcza. Myślę w tym momencie o Rosario. To jest pięściarz, który jak poczuje krew, to on nie odpuści. Będzie na tobie wisiał, będzie starał się dokończyć tą akcję, bo ma taką szansę. To jest umiejętność, którą się ma albo nie ma. Taką umiejętność ma Rosario. I wydaje mi się, że na tym, bazując na tym, co oglądał w pojedynku z Charlo, to będzie chciał zrobić. Nie sądzę, żeby tutaj usiłował technicznie, kombinacją ciosów, wymęczeniem wygrać tą walkę Rosario, tylko że będzie starał się pójść, naruszyć Williamsa, ruszyć na niego i go skończyć. No. To zadziałało w przypadku Jermalla Charlo. Natomiast pytanie, czy zadziała w przypadku Rosario, nie jestem do końca przekonany. Jared Hurd, który był faworytem w pojedynku z Williamsem, starał się później po walce wszystko zwalić na problemy ze swoimi przygotowaniami, że nie wszystko grało pod względem sportowym, problemy prywatne i tak dalej. Natomiast no, to wyglądało bardziej dla mnie jak niedocenianie tego, co zrobił jego rywal po drugiej stronie ringu. Także tutaj wrzucam wam w tej chwili, co myśli na ten temat Las Vegas, co ja myślę na ten temat. Ja myślę, że Williams wygra ten pojedynek na punkty. Te tytuły ciągle będą jego. To jest bardzo interesująca kategoria wagowa, 154. On przynajmniej tak wynika z rozmów z jego trenerami, ekipą, nie spieszy się do kategorii 160 funtów. Uważa, że te 154 to jest dla niego idealna kategoria wagowa. Mnie się też tak wydaje. Tu jest wiele fajnych walk do zrobienia. Jest wielu pięściarzy, na przykład rewanż ze Surdem. Chętnie bym zobaczył. Natomiast no, czy zobaczymy, czy nie, to już jest zupełnie inna sprawa. Natomiast jeśli miałbym wam z tego całego weekendu polecić jedną walkę albo jednego zawodnika, to nie miałbym problemu, żeby polecić wam Williamsa. Natomiast wcale nie jest powiedziane, jeśli chodzi o to, co zobaczymy na ringu, ta gala Showtime w piątek, nie wiem, czy macie możliwość w Polsce do zobaczenia, czy nie. Zapowiada się dosyć interesująco. To by było na tyle, jeśli chodzi o zapowiedzi. Nie jest to jakiś wielki tydzień, jeśli chodzi o pojedynki, natomiast no Williams kontra Rosario to jest naprawdę walka. Za każdym razem jest walka mistrzowska pięściarzy, którzy przynajmniej z jednej strony na nią zasługują, bo takim na pewno jest Williams. Ja się staram do takich walk oglądania was zachęcać. Pozdrawiam serdecznie, do następnego razu. Aha, dzięki za parę takich uwag dotyczących tego, co wrzuciłem z Hollywood Jimenezem i samym Koloną. Tak mówię, przy okazji byłem na sali, sam mówi, słuchaj, mam taki pomysł, może byśmy zrobili, nie wiem, pewnie się niektórym podoba, pewnie niektórym się nie podoba, natomiast no, zawsze tak to działa, że staram się wrzucić jak najbardziej różne rzeczy dla was, żebyście mogli wybierać. Wiem, że część subskrybentów, czy ludzi po prostu, którzy oglądają od czasu do czasu mój kanał, to są ci, którzy bawią się w boks. Nie wiem, może to wam pomoże, może nie. Będzie parę jeszcze innych odcinków, jak znajdę czas, żeby tam trafić. Styczeń jest w miarę luźny, jeśli chodzi o wielkie walki, także
i moje wyjazdy, także wydaje mi się, że w styczniu jeszcze na pewno coś dla Was z tego cyklu nakręcę. Także czego się nie robi dla oglądaczy, dla ludzi, którzy spędzają czas ze mną, patrząc, nie wiem, na telefonie, oglądając na ekranie komputera czy telewizji tego vloga. Jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam serdecznie.